Współpraca z opolskimi przedsiębiorcami, współpraca z opolskimi rzemieślnikami to dla mnie powinność, to dla mnie obowiązek. Dlatego od kilku lat, od dwóch kadencji pracuję aktywnie w Komisji Gospodarki. Pracuję aktywnie w zespole do spraw rozwoju rzemiosła i szkolnictwa zawodowego. Dlatego od 8 lat właśnie tu na Katowickiej 55 mam swoje podstawowe biuro poselskie. Dlaczego? Dlatego, żeby mieć bliski, bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami, z opolskimi rzemieślnikami, tak żeby reagować na ich potrzeby, na ich postulaty, tak żeby móc być przydatnym. Szanowni Państwo, dzisiejsza sytuacja polskich mikro i małych przedsiębiorstw, sytuacja polskich i opolskich rzemiosłów jest dramatyczna. Nie jest trudna, tylko jest dramatyczna. I nie jest to efekt, nie jest to wina wojny w Ukrainie. To oczywiście ma swoje konsekwencje, ale to przede wszystkim nieudolność, dyletanctwo rządzących. To przede wszystkim skutki, konsekwencje Polskiego Ładu, który miał pomóc polskim przedsiębiorcom, a tak naprawdę je dobija. Przypominam, że mamy dzisiaj najbardziej skomplikowaną, najbardziej trudną ordynację podatkową. Ordynację, która jest najbardziej opasłym tomem spośród wszystkich ordynacji podatkowych w Europie i na świecie. Można to sprawdzić. Sprawa następna to ceny prądu, to ceny gazu, które dobijają polskie firmy, które dobijają polskich rzemieślników. Sprawa następna to represyjny system podatkowy i kolejne daniny, które polscy opolscy rzemieślnicy płacą. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałem przedstawić propozycje, postulaty, moje zobowiązania wyborcze, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom opolskich rzemieślników. Są to propozycje skonsultowane ze środowiskiem rzemieślników. Są to propozycje wypracowane w dialogu z opolskimi, z polskimi przedsiębiorcami. Są to propozycje, o których wielokrotnie lider koalicji mówił na spotkaniach i je uzasadniał. Chciałbym je przypomnieć, bo one są bardzo ważne w kontekście najprężniejszej, największej izby rzemieślniczej w Polsce, opolskiej izby rzemieślniczej, izbie, która stanowi taki brand naszego województwa, taką wizytówkę, izbie, która zrzesza ponad 2,5 tysiąca zakładów, bez której trudno byłoby sobie wyobrazić na przykład szkolnictwo zawodowe. O tym za chwilę pan prezes, natomiast pozwólcie Państwo, że te najważniejsze postulaty, że te najważniejsze zobowiązania chciałbym przedstawić. Sprawa pierwsza to jest przewidywalność, tak? Przedsiębiorcy, rzemieślnicy chcą, by ordynacja podatkowa, by ustawy, które ich dotyczą, były przewidywalne, były stabilne. A więc zobowiązujemy się, że wszelkie zmiany w ordynacji podatkowej będą wprowadzane nie szybciej niż na 6 miesięcy przed ich opublikowaniem i obowiązywaniem. Mało tego, jeżeli będziemy wprowadzać zmiany, to będą one konsultowane ze środowiskiem przedsiębiorców i tylko po ich akceptacji będą mogły być wprowadzane. Sprawa następna to ograniczenie czasu kontroli w mikroprzedsiębiorstwach. To jest sprawa absolutnie fundamentalna. Zobowiązuje się, że po wygranych wyborach wprowadzimy zapis, w myśl którego kontrole wszelkie w mikro i małych przedsiębiorstwach nie będą trwały dłużej niż 6 dni, bez możliwości ich wydłużenia. Następna sprawa to chorobowe, a więc zasiłek chorobowy, który od pierwszego dnia, mówię tutaj o finansowaniu go, przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie tak jak do tej pory przedsiębiorca. Sprawa następna to powrót do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej. O to wielokrotnie postulowali przedsiębiorcy. My chcemy nie gadać, a taki postulat wprowadzić i wcielić w życie. No, sprawa, która była bardzo szeroko komentowana i postulowana, to urlop dla przedsiębiorców. Czegoś takiego w prawodawstwie polskim nie ma.
ten urlop miałby polegać na tym, że przez jeden miesiąc w roku przedsiębiorcy, mikro i mali, byliby zwolnieni z obowiązku płacenia byliby zwolnieni z składki ubezpieczeń społecznych, to jest sprawa pierwsza. I sprawa druga, mieliby raz w roku możliwość skorzystania z tego urlopu, który byłby urlopem płatnym, a więc byłby on wypłacany w wysokości połowy pensji minimalnej. Sprawa następna to podatek dochodowy PIT, a więc płacony podatek dochodowy PIT dopiero po zapłaceniu, dopiero po otrzymaniu i zapłaceniu faktury. Wtedy dopiero przedsiębiorca będzie taki podatek płacił. Jest to tak zwany PIT kasowy, w wielu krajach powszechnie stosowane rozwiązanie. My chcielibyśmy jak najszybciej te rozwiązania wprowadzić, wychodząc, raz jeszcze to powtarzam, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskich przedsiębiorców, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom opolskich rzemieślników, ponieważ raz jeszcze to powtórzę, sytuacja jest bardzo, bardzo trudna, wręcz dramatyczna. Warto przy tej okazji przypomnieć, że w ubiegłym roku z mapy gospodarczej Polski zniknęło ponad 200 tysięcy firm. Powtarzam, 200 tysięcy firm, a ponad 300 zawiesiło swoją działalność. To są oficjalne dane, odsyłam do oficjalnych statystyk Ministerstwa Gospodarki.